Siemaneczko widzowie, witam was w dzisiejszym odcinku z grania i ocenienia gierek widzów na Robloxie. Ostatnio gierka Find the Cheese skoczyła na tron, ale zobaczymy, może po jednym odcinku to się zmieni i dzisiejsza gierka wpadnie na tron. Oczywiście jak seria wam się podoba, stawcie łapeczkę w górę, komentarz oraz suba. A chętnych, kto chcą podesłać do mnie swoją giereczkę, to info mają na koniec odcinka jak zawsze. A teraz lecimy zobaczyć, w co będziemy dzisiaj grać. No i dobra widzowie, dzisiaj sobie zagramy w dosyć starą gierkę z tego co widzę, bo z 2021, ostatni raz update'owana w 2022. Games Simulator Walentynki od widza Kuba Lord Games, ja dostałem faworytkę. Dużo lajków ma i dislajków i 3500 wizyt, to całkiem sporo. I w ogóle patrzcie na opis, jest taki opis, przetłumaczę na angielski, jest taki. Więc trochę dziwne, ostatni update Big 22. Sklep poprawiony, ulepszony, nowe player GUI i plecak, 6 nowych petów, nowe drzwi i mapa, aura, jeden pet robuxowy i odliczanie do update'u. Tu w ogóle pisze zwierzęta, nowość 12, a tu 6 nowych petów, więc nie wiem, który mam się sugerować. Mamy game passy VIP, prędkość, super ekwipunek, teleport, deski i rakieta. Prywatne serwery za free mamy. No... Powiem wam, że tyle wizyt i taki długi czas, jaki już ma ta gierka istnieje, badży nie ma, szkoda, to ciekawie wygląda. No ale dobra, lecimy się przekonać. Dobra, już mamy jakiś ekran ładowania. Games Simulator 2, Time Left, nie wiem o co chodzi. Nubek, jakieś gemy, okej. Okay. I don't know. Sklep z tytułami nubek za darmo, troszkę źle GUI i poskalowane widzu, ale ciekawie to wygląda. Jak tu wejść na walentynki, da się jakoś? Chyba walentynki już nie działają. Event super coś tam, trading, o Jezu, to źle poskalowane widzu. O, pety się otwierają, okej, okay. All pets, jeden coin, a jak ja zdobyłam coiny, wchodzę w to po prostu, aha, okej, okay, w to co leży na ziemi. Deska. To walentynkowy hoverboard? Działa, nie działa. Top 100 time, top 100 fall, nubek, ojej, trochę za dużo tych efektów tego wszystkiego. Muzyka, report, cienie, nie wiem czy cienie działają, FPS-y. Logs chat, co tu mamy? Topka klejnotów, topka dyń, o skrzynia. Comeback every for a reward, to everyday chyba, nie? Klej, 15 kogemów, mamy jakiegoś merchanta. Click here. I co? I nie działa chyba, widzu. Twitterowe kody, tytuły, ej, co jest? Sklep. To działa, co tu się wyświetla na czacie? Code herf. Zobaczymy, czy działa. Coś dostałem. Nie wiem co, bo zadziałało, może peta? O Jezu, ile ja petów dostałem. Ubieramy to, widzowie. Mamy herf, czyli pełno serduszek, odblokuj za pieniądze, tu jest czas gry. Ej, patrzcie, jaka tabela w prawym górnym rogu. No i od razu dostałem 90 trylionów, idziemy odblokować krainkę. Zobaczymy jak działa odblokowanie krain Friends Boost 10, ale nie ma żadnego Friendsa na serwerze. Nie chcę zniknąć te daily chest. O, działa to. Przed chwilą to nie działało, okej. Okay. To jest czas, okej. Okay. Tak, kup nową krainę, ale ważne, że działa. No ale szkoda, że tak tragicznie jest te GUI poskalowane. Nie wiem za co nawet level się zdobywa, tu chyba złote pety się robi, zobaczymy czy to działa. Chyba są już złote pety. Tak, te serduszka są złote, tylko tutaj nie wyglądałem na złote. Dobra, idziemy dalej, odblokować krainę. Czas gry, jakieś lollipopsy, czy jakieś lizaki. A, i tu pisze all pets, teraz 4500000 coś tam, jeden końców, czyli tyle zdobywam końców, ale tu dużo rzeczy, patrzcie, podwójnie mi krainę chcę odblokowywać. Tam coś jest, chyba jakiś teleport może, a to jest sprzedaj razy 2,5, a co ja mam sprzedawać? Aha, sprzedałem gemy. Co to jest pod jedynką? Patrzcie, po lewej stronie jakiś wal. Przypeta mi się coś wyświetlało. Jak oddalamy to w ogóle nad serduszkami jest tylko H, jak przybliżamy to jest cały herf. System kolorów zwierzęta. O co chodzi? Nie wiem o co chodzi. Ale mamy już 1.03QD. W ogóle śmiesznie się zmieniają te. Jak coś zbieramy, to znika to i to tak się ładuje, tak jakby odblokuj za pieniądze. Zobaczymy ile jest krain. Ale wydaje mi się, że może być dużo. Szkoda, że żadnego teleporta nie ma widzu. W ogóle nie wiem o co chodzi z tym time left u góry. Co, że coś się stanie za te 200 sekund? Kupujemy.
Chyba tu można zbierać gemy, coś mi się tak wydaje. Tu jakiś pet stoi. Nie, tu też się kasę zbiera. To za co ja mogę gemy zdobyć? Free huge cat. Użyj kodu huge cat g coś tam. Huge cat gjdrn. I co, dostałem huge cata? Dostałem, ale on jest gorszy, to ja go nie zakładam. Pytanie, ile tu jest krain? Bo to już jest chyba szósta albo siódma kraina? Końców coraz więcej zarabiam. Nie, końców zarabiam cały czas tyle samo, bo to chodzi o ten przelicznik all pets, co mam, dobra. Ale nie no, widzę, muszę przyznać, że to wygląda na taką starą gierkę, taką, ten klimat, te budynki, wszystkie takie stare, stare gierki. Pytanie, czy widz zrobił to wszystko samemu, czy oskryptował to samemu, czy na jakimś free modelu bazował, bo te GUI no jest tak średnio. Podejrzewam, że GUI sam robił, bo to jest tak źle poskalowane na rozdzielczość, której używam na monitorze. Jedynie pety chyba dobrze działają, z tego co widzę. Ale guziki też są tak trochę, bo trading to w ogóle już niestety źle. I mamy jakąś rakietę tutaj, widzę, za tryliony. Ej, to trochę tych krain przeszedłem. Idę do końca, widzę, zobaczymy co jest na końcu. Widzowie, spadłem, jak szedłem do tej rakiety, tam był taki mini parkour. I spadłem, co tutaj mamy w tych drzwiach? Osiągnięcia, nubek, lepszy jajko, boy. Okej, ale kupmy jakieś jajko. Zanim tam będę szedł jeszcze raz, przetestujmy jajka. Co to jest help? Gdzie mam kliknąć? O, tutaj muszę kliknąć. Rulowy jakiś dominus, 100% szans, okej. Tu muszę klikać. Trochę dziwnie, że nie ma za pomocą E. Dominus darki, 10% szans. I dominus coś tam, jakiś lodowy, 0,4. Ile one mają? Zdejmij wszystko. Zdjęło mi? Nie zdjęło mi. Pytanie, czy to jest lepsze? Chyba jest lepsze. No, chyba mam więcej tego, widzowie, dobra. Lecę z drugą próbą i ten ma jakąś gwiazdkę na co? Ciekawe. Lecę po prostu zobaczyć, co tam jest na końcu i zaraz się widzimy. 50 sekund mi zostało. Mamy 2 sekundy, jedna i koniec rundy? Jakiej rundy? Starting new round. No nie uwierzę, że mnie przeteleportuje gdzieś. Gdzie to mnie tepa? No halo? No nie uwierzę, że mnie na spawna tepnie. No nie, no o co chodzi? Ale tu przylagowało. VIP jakiś? O co chodzi? Ja widzę, że nie wiem o co chodzi. Nie chcę VIP-a kupować. To co, 600 sekund tepa na spawna? Bez sensu trochę. Tu mamy zegarek, widzicie jaka jest godzina, gdy to nagrywam. Tu mamy czas gry, ilość jajek otwartych. Tu pewnie są końsy albo jakieś dynie. Chyba końsy. A zobaczmy, czy Lox Chat działa. Napiszę elo. Jest new server started i jestem elo, okej. Jezu, patrzcie, ktoś stare rzeczy pisał. Top 1 coins xdxd, new server started. Use code, dane DC podałem. Jest tu jacyś ludzie kiedyś coś pisali. Dobra, lecę szybko się przekonać, może zdążę teraz tam dobiec. Dobra, widzę, jesteśmy na kosmosie i tu zbieram też końce. W ogóle pół GUI mi zniknęło. I to jest chyba jedyna kraina, którą musiałem zwiedzić. Tu mam jakiś napis shop. Księżycowe jajko, co tu jest za armata? Na walentynki też? Chyba nie, chyba na spawna. Moon jajko, jak to się klikało? Czekajcie, to gdzieś tutaj się klikało, nie? Jest nawet skip, ale chyba skip nie działa. I nawet nie pokazuje, jakie tu są pety. Ile ma to? Ten statek chyba ma więcej, co? Ściągnijmy to. Nie wiem, czy ma więcej, ale pewnie ma więcej. Co to jest kosmos? Jak tu mam się tepać? Chyba się nie da, widzowie. Chyba bym musiał przeczekać te 400 sekund, aby wrócić na spawna. No ale nic, no niestety muszę przyznać, że GUI jest źle poskalowany, w ogóle no GUI wygląda bardzo, bardzo źle. Połowa GUI zniknęła po tym resecie rundy, nie wiem o co chodziło z tą rundą. Nie da się przejść, nie? Nie da się przejść. Pewnie widz miał zaznaczone reset od spawn. Gierka ma 2 lata i dużo widzę zdobyła i w ogóle te topki jak tam ludzie powbijali. No niestety gierka nie dostanie się na tron. W ogóle tu jakieś legendary pisze teraz, widzę na tym dominusie. Wydaje mi się, że w połowie widz zrobił grę samemu, na pewno wszystkie budowle i tak dalej. Ale chyba pet system może jest z jakiegoś starego free modelu na pety i tak dalej. No zbyt dużo chaosu w tej grze, jakiś czas leci, armaty nie działają, w ogóle resetujecie na spawna, tak wolno się przejdzie krainy, jak macie tyle tego czasu. No słabo, słabo wyszło ta gierka, jakby to było lepiej zrobione GUI i
trochę ładniejsze, to myślę, żeby nawet te 3,5 tysiąca to by było mało jak na taką gierkę. No ale nic, widzowie, ja wam dziękuję za oglądanie i zapraszam na info, jak podesedłem swoją gierkę. Gierka ta niestety nie wskakuje na tron i widzimy się w następnym odcineczku. Pa, pa. Aby wysłać swoją giereczkę do mnie, musicie napisać do mnie na Discordzie na inapek hashtag 5340, to jest mój nick. Wchodzicie na serwer Discord podany w opisie, znajdujecie mnie, piszecie do mnie i podsyłacie swoją giereczkę. Oraz fajnie by było, abyście w wiadomości, w której wysyłacie do mnie giereczkę, napisali, co to za tryb jest, troszkę opisali giereczkę, bo to bardzo by ułatwiłoby mi każdy wstęp do odcinka, abym coś powiedział o tej giereczce już na samym początku. Ważna uwaga jest to, że nie każda giereczka będzie mogła wystąpić w tym odcinku, ponieważ ja sobie sprawdzam te giereczki i jak jest jakaś taka gierka, można powiedzieć, mało family friendly, czyli tam gdzie się znajdzie coś brutalnego, jakiś wulgaryzm albo coś, to takie giereczki pomijam i nie pokazuję ich, no bo sami wiecie z jakiego powodu. Do tej pory zdarzyła się tylko jedna taka giereczka, więc myślę, że już więcej się nie zdarzy. Dzięki za oglądanie, pa pa.